Jak Państwo wiecie, przyjęliśmy taką zasadę, że będziemy o naszych priorytetach programowych mówili poprzez prezentację dobrych praktyk. Te dobre praktyki, proszę Państwa, to z jednej strony działania wkomponowane w programy rządowe, tak jak finansowanie budowy nowych żłobków w ramach programu Maluch, czy oczywiście finansowanie boisk sportowych w ramach programu Orlik. Ale generalnie Lublin buduje wokół szkół takie centra sportowe, które pozwalają dzisiaj udostępnić nowoczesną infrastrukturę sportową młodzieży. Mamy w ciągu 3 lat stworzonych 95 klas sportowych i profilowanych. Co oznacza, że tak naprawdę młodzież niemalże w każdej szkole ma dostęp do dodatkowych zajęć sportowych. Jeśli popatrzymy łącznie na żłobki i przedszkola, to w Lublinie realizujemy już tę zasadę, że każde dziecko ma dostęp do miejsca w przedszkolu publicznym i w żłobku. Czyli inaczej mówiąc, realizujemy założenia polityki społecznej rządu już od pewnego czasu, czyli też można powiedzieć, że Lublin jest przykładem tych dobrych praktyk. Podobnie jak w Lublinie, co też bardzo cieszy, właściwie każde dziecko w Płocku może korzystać z publicznego przedszkola, co jeszcze 4 lata temu było rzeczywiście niemożliwe. W przypadku osób starszych od 2 lat w Płocku funkcjonuje Płocka Rada Seniora, która skupia przedstawicieli organizacji współpracujących z seniorami i która animuje życie seniorów współpracując z prezydentem miasta Płocka. Polityka senioralna powinna być budowana i z góry i z dołu. I rząd przyjął w ubiegłym roku założenia polityki senioralnej państwa do roku 2020. Od maja w Sejmie funkcjonuje z inicjatywy ówczesnej pani marszałek Ewy Kopacz Komisja Polityki Senioralnej. Stała komisja, która zajmuje się współtworzeniem rozwiązań dla godnego i zdrowego starzenia się w naszym kraju, ale to wszystko, co zostało zaplanowane przez rząd, przez parlament, nie może być skuteczne wtedy, kiedy nie włączy się do tych działań samorząd. W tej chwili Polska zaczyna wyglądać jak najlepsze fragmenty dużo bogatszych od lat państw europejskich. I wydaje mi się, że to idzie w bardzo dobrym kierunku. Także jako obywatel i sympatyk rządów ostatnich lat bardzo proszę o kontynuację w tym kierunku i będziemy jeszcze bardziej dumni. Platforma Obywatelska bliżej ludzi, młode pokolenie i seniorzy. Mogliśmy się zapoznać i z dokonaniami naszych samorządów, ale też przekonać, że Platforma Obywatelska w swoim programie docenia ten aspekt i uważa go za niesłychanie istotny dla propagowania w skali wszystkich polskich samorządów.